Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Jest godzina 7 rano, a właściwie 6 rano czasu polskiego, a 7 rano w Izraelu. No, parę godzin temu wylądowałem właśnie w Ziemi Świętej i mój pierwszy dzień pobytu rozpoczynam tutaj od pobytu w Cezarei Nadmorskiej. To co widzicie za mną to jest właśnie plaża w Cezarei Nadmorskiej, a tutaj fragmenty starożytnego akweduktu sięgającego jeszcze sprzed czasów Chrystusa tego okresu. Była nim dostarczona woda właśnie do okolic Cezarei Nadmorskiej. No i co, to jest taki moment, kiedy rozpoczynam swój pobyt tutaj w Ziemi Świętej. Cezarea Nadmorska, miasto założone przez Heroda Wielkiego, taki kurort, ale też miejsce, gdzie stacjonował Poncjusz Piłat, stąd dojeżdżał między innymi do Jerozolimy. No i to miejsce, gdzie Paweł przebywał 2 lata w więzieniu, a święty Piotr to miejsce często nawiedzał. Taki moment dobry do tego, żeby rozpocząć podróż po Ziemi Świętej, więc jestem trochę zaspany po całej nocy lotu, to znaczy po całej nocy podróży, właśnie nie całej, ale już od wczoraj jestem na nogach praktycznie, więc dzisiaj w nie najlepszej formie fizycznej, ale w dobrej duchowo pozdrawiam Was i rozpoczynam moją podróż po Ziemi Świętej. Mam nadzieję, że będzie to błogosławiony, owocny czas. Góra Tabor, prawdopodobne miejsce przemienienia Pana Jezusa. Jak poruszamy się w drodze od Cezarei Nadmorskiej w kierunku Nazaretu, no to jesteśmy w stanie zahaczyć o Górę Tabor właśnie. To takie wzniesienie 600 metrów nad poziomem morza, wznoszące się ponad taką płaszczyznę właściwie, czy lekko pofałdowany teren, który tworzy terytorium Galilei, dlatego że Galilea bardzo żyzne miejsce, swoją żyzność bierze właściwie od gór Libanu i to jest chyba najbardziej zielony, najbardziej żyzny obszar na terenie Izraela. Natomiast to miejsce, które uznajemy do tej pory za miejsce przemienienia Pana Jezusa, no nie jest takim pewnym do końca miejscem, nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić na 100%, ale z dużym bardzo prawdopodobieństwem możemy powiedzieć właśnie, że tutaj wspominamy, że tutaj właśnie dokonało się przemienienie Pana Jezusa, kiedy bierze, jak mówią ewangeliści, synoptycy, bierze swoich uczniów na miejsce odosobnione, na górę odosobnioną i tam przemienia się wobec nich. Tutaj na szczycie Góry Tabor jest przepiękna Bazylika Przemienienia Pańskiego. To jest bazylika właściwie już dwudziestowieczna, postawiona w tym miejscu w XX wieku, ale jej ślady, jej struktura, jej konstrukcja dokładnie jakby opisuje, ma oddać to wydarzenie, które tutaj miało miejsce. No i stąd z Góry Tabor rozciąga się przepiękny widok na całą okolicę, na dolinę Esdrelonu. No i nie dziwię się zupełnie, że właśnie tutaj Pan Jezus to miejsce wybrał, żeby się wobec swoich uczniów przemienić. Zwłaszcza, że to jest miejsce, które znajduje się całkiem niedaleko Nazaretu i można z dużym prawdopodobieństwem sądzić, że właśnie to miejsce znał wcześniej, że pewnie to nieraz bywał i w pewnym momencie bierze w to miejsce swoich uczniów po to, żeby tutaj objawić swoją chwałę. Przepiękny widok z góry. Ja teraz próbuję trochę pokazać okolice, chociaż słońce jest bardzo mocne i może oślepiać, może trochę nie być dobry widok, ale spróbujmy pokazać fragment Bazyliki Przemienienia Pańskiego. O, tutaj za mną, jeśli cokolwiek widać. To właśnie to jest ta bazylika i w środku przepiękne mozaiki. Jedziemy dalej w kierunku Nazaretu. Thank you.
fragmenty, szczątki czy pozostałości właściwie miejsca, które uważa się za dom i za warsztat pracy świętego Józefa i właściwie świętej rodziny. Wygląda na to, wedle wszelkich prawdopodobieństw archeologicznych, że właśnie tutaj w tych jaskiniach swoje dzieciństwo spędzał Pan Jezus. Oczywiście ten poziom Dolnego Nazaretu jest jeszcze głębiej i to ta góra wygląda zdecydowanie inaczej niż kiedyś, ale dotyka się tutaj miejsca, w którym no, żył mały Jezus, żyła święta rodzina, żyli tu w grotach w Nazarecie i to jest, czy w domkach takich nabudowanych na tych grotach, w takiej symbiozie skały i budowli, konstrukcji takich ręką ludzką uczynionych. I to jest niezwykłe wrażenie dotykania tego miejsca, które no, ma w sobie taki wymiar świętości, czegoś niezwykłego. Więc może tu właśnie swoje dzieciństwo w Nazarecie, w takich kamiennych warunkach spędzał Pan Jezus. Moi drodzy, Nazaret, za mną kościół świętego Józefa, a za chwilkę dotrę do Bazyliki Zwiastowania, do miejsca, gdzie dokonało się to najważniejsze, jedno z najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa, czyli zwiastowanie, a później wcielenie Syna Bożego. A więc miejsce, w którym Maryja spotkała się z Archaniołem. Nazaret, piękne, niezwykłe miejsce w centrum Galilei, nazywane właściwie taką stolicą Galilei. W kościele świętego Józefa ślady pozostałości tych pierwotnych, takich można powiedzieć, miejsc zabudowań z okresów Jezusa, właściwie grot, fragmentów grot. Jeśli wierzyć archeologom, to właśnie to było to miejsce, w którym dokonało się, w którym żył Jezus. Oczywiście Nazaret dzisiaj jest bardzo zmieniony, ale czuje się tutaj klimat tego doświadczenia szczególnego, wyjątkowego. A teraz za mną Bazylika Zwiastowania, prawie w całej okazałości, i idę właśnie zobaczyć, czy spotkać się duchowo z Maryją i z miejscem, w którym dokonało się zwiastowanie. No i Bazylika Zwiastowania za mną. Ta najstarsza część, w której znajduje się grota, w której Maryja spotkała się z Archaniołem Gabrielem. Niezwykłe miejsce.